My mamy ogromny problem w historyce Holokaustu, stosunków polsko-żydowskich, tej trzeciej odsłony perspektywy Hilberga, że są, jest ta perspektywa świadków, prawda? Nie wiemy, jak zintegrować zagładę Żydów, szczególnie Żydów polskich, z no, okupacją Polski, z cierpieniem narodu polskiego, z obozami, z Oświęcimiem, z tym wszystkim. Karski daje taką pewną szansę, że poprzez tego typu postaci, tak samo i Słowika i wiele innych osób, żeby przyjrzeć się no właśnie w złożoność tamtego czasu, nikogo nie usprawiedliwiając, potępiając dalej szmalcowników, rabusiów, morderców, nie zapominając o Jedwabnym, o Radziwowie i o tych wszystkich tragediach, ale jednocześnie też cały czas pokazywać, że no, no były te segmenty i było dużo tej odwagi. Karski, to nie on sam jeden, to jest profesor Herz, profesor Geisztor w Biurze Informacji i Propagandy, przecież te dokumenty chwili, raporty o terrorze, aneksy o terrorze, to wszystko docierało. Wielu, wielu ludzi robiło bardzo dużo takiej pracy, a no, ona była bardzo trudna, bardzo niebezpieczna i rzeczywiście te plakaty od końca 1942 się już naprawdę pojawiły i ta kara śmierci no, groziła no, za pomoc, za prawo i za postawę uczciwą, więc to jest bardzo ciężko zintegrować ze sobą. Jak to opowiedzieć, żeby no, było uczciwie?